Siema, siema, witam was w ten piękny listopadowy dzień. Dziś wyjątkowo ciepło jak na listopad, 11 stopni. Więc postanowiłem sobie zrobić małego tripa nad Zalew Zegrzyński, a przy okazji nagrać odcinek motovloga. A w odcinku postaram się wam doradzić, jak przekonać waszych bliskich do waszego hobby motocyklowego. Może niektórzy z was już mają motocykl, ale jest on swego rodzaju, nie wiem, kością niezgody między wami a waszymi rodzicami, partnerkami. A może nie macie motocykla i właśnie to jest jedna z barier, czyli nie ma przyzwolenia właśnie tych bliskich. No i wiecie, no powiem mniej więcej, jak to wyglądało u mnie, albo jak to teraz wygląda u mnie, bo i moi rodzice, i moja narzeczona raczej na samym początku nie patrzyli zbyt przychylnie na motocykle i na to hobby, ale myślę, że z czasem to się zmieniło. To znaczy, no wiadomo, nadal by pewnie woleli, żebym robił coś innego, coś mniej niebezpiecznego, no ale wspierają mnie w tym, więc jest po prostu dobrze. No co, najpierw może niech wjedzie intro. Moim zdaniem lepiej byłoby zacząć od po prostu rozmowy i próby zrozumienia tej drugiej osoby, naszych rodziców czy naszej dziewczyny, żony. Jest pytanie, czemu uważają, że motocykle to jest zły pomysł. I wydaje mi się, że są dwa takie główne czynniki, które będą się przewijać, dwa jakby główne powody, które będą się powtarzać. Pierwszy z nich to będzie hajs i kwestie finansowe. Czyli po prostu, no wiecie, motocykle, wiadomo, są pewnie tańsze niż jakieś tam pasje samochodowe, ale to nie jest też tania pasja, nie? To nie jest zbieranie znaczków, chociaż nie, może zbieranie znaczków też potrafi być dość kosztowne, jeśli szukamy jakichś rarytasów, ale no w każdym razie wydaje mi się, że pasja motocyklowa nie jest najtańszą pasją na świecie. Więc no jest to jakiś tam valid point. I myślę, że najlepszym, nie tyle może kontrargumentem, a sposobem na uspokojenie waszych bliskich, albo najlepszym rozwiązaniem tego problemu, byłoby po prostu powiedzenie, że zarobicie sobie na ten motocykl. Jeśli na przykład nie macie pracy, jesteście studentami i chodzi głównie o waszych rodziców, no to zaczniecie gdzieś jakoś tam pracować w wakacje dodatkowo. A jeśli na przykład jesteście już osobą dorosłą i chodzi bardziej o waszą żonę, no to odmówicie sobie jakiejś przyjemności. Nie, weźmiecie sobie nadgodziny w pracy, jeśli macie taką pracę, która na to pozwala. Tylko ważnym tej czynnikiem jest, żeby przypadkiem nie zaniedbać też tej drugiej połówki, czyli na przykład nie powiedzieć swojej żonie, że no nie wiem, nie pójdziecie na jakąś kolację zaplanowaną, dlatego że zbieracie na motocykl, no bo wątpię, że wtedy żona była bardziej przychylna. Jeśli na przykład macie jakąś taką rutynę, że nie wiem, lubicie drogie whisky i często sobie kupujecie drogie whisky, no to po prostu, że sobie odmówicie i myślę, że jest jakaś tam szansa, że nawet jak wasi bliscy zobaczą te poświęcenie, to to już zadziała dość jako taki plus na waszą korzyść. W moim przypadku, jak właśnie kupowałem ten pierwszy motocykl i na niego odkładałem, no to trochę więcej pracowałem, ale też tak, żeby mojej wtedy dziewczyny, teraz narzeczonej, jakoś tam nie zaniedbać. Plus tam odmawiałem sobie, nie wiem, no na przykład jak chciałem sobie grę kupić, to sobie gry nie kupiłem, bo zbierałem na motocykl. Tylko oczywiście też o tym mówiłem odpowiednio głośno. No to jest jakby tyle w tym aspekcie. Trochę gorzej, jeśli jesteście studentami i na przykład w ciągu roku rodzice wam jeszcze dokładają pieniądze na mieszkanie. Ja byłem w takiej sytuacji, moi rodzice byli przeciwko motocyklom i też dawali mi pieniądze w czasie studiów na utrzymanie,
Więc to był jeden z powodów, dla których w czasie studiów nie kupiłem motocykla, ani też jak byłem wcześniej uczniem. Bo wiedziałem, że nawet jeśli odłożę sobie pieniądze, albo nawet jeśli bym zarobił, no to jednak jestem na utrzymaniu rodziców w ciągu roku i mogliby po prostu być trochę niepocieszeni z faktu, że wydaję pieniądze na coś, czego nie pochwalają. Ale no wiecie, jakby warto próbować, jeśli naprawdę wam na tym zależy, to moim zdaniem warto jest się starać i ten temat trochę cisnąć. No dobra, teraz pomówmy o drugim, według mnie dużo trudniejszym aspekcie do rozkminienia, który się pojawia, a ten temat to jest bezpieczeństwo. Czyli po prostu wasi bliscy nie chcą, żebyście jeździli na motocyklu, bo to jest niebezpieczne i łatwo jest zrobić sobie bardzo poważną krzywdę. No i powiem wam, że z tym punktem ciężko jest trochę dyskutować, bo generalnie tak, no motocykle są dość niebezpieczne. Nagrałem o tym cały długi odcinek i tak jak już mówiłem w tamtym odcinku, argumentowanie tej pasji tym, że to jest moje życie, moja sprawa, według mnie jest po prostu bardzo samolubne. I jednak jeśli chcecie zadbać o waszych bliskich, to też dbajcie o siebie, bo nie chcielibyście chyba, żeby wasza mama, nie wiem, no, napierdala Willy 200 na godzinę na autostradzie, no, i żeby wam mówiła, że to jest jej sprawa. Więc jak obejrzycie ten też mój filmik o bezpieczeństwie, jeśli go nie widzieliście, to właśnie myślę, warto jest zaznaczyć swoim bliskim, że jesteście świadomi tego, że motocykle są niebezpieczne i że macie zamiar na przykład nie zapierdalać w ogóle w mieście, że będziecie zawsze jeździć w odpowiednich ciuchach, że właśnie to niebezpieczeństwo na motocyklu się odpowiednio zmniejszy, jeśli weźmiecie się za te wszystkie kwestie właśnie odpowiedniego ubioru, odpowiedniej prędkości, że chcecie jedynie zamykać budzik na torze i tam sprawdzać swoje umiejętności, a tak to po prostu chcecie sobie no po mieście normalnie pojeździć bez jakichś tam zbędnych szaleństw. I no, jak będziecie o tym rozmawiać, to starajcie się to robić na spokojnie, bo myślę, że jeśli podejdziecie do tego wrogo i będziecie prowadzić tą rozmowę właśnie w taki negatywny, wrogi sposób, to sobie nie pomożecie, a tylko sobie zaszkodzicie. No, warto jest wykazać jakąś tam empatię i zrozumienie i starać się po prostu wytłumaczyć, że zdajecie sobie sprawę, że to jest niebezpieczne, ale będziecie o to dbać, żeby nic tam się nie wydarzyło. Dobra, a teraz oprócz tych dwóch jeszcze aspektów, myślę, że warto byłoby waszym bliskim wspomnieć o pozytywach jazdy na motocyklu. I powiem wam tak, ja uważam, że ogólnie posiadanie jakichś tam hobby i zainteresowań i pasji no jest ważne, to nas w pewien sposób definiuje i potrafi pomóc nam z łataniem takiej monotonii, powoduje, że no wiecie, no, że jesteśmy dużo szczęśliwsi, bo mamy to jakoś tam iskierkę w głowie, o której sobie myślimy, bo na przykład sobie myślimy, że o fajnie, zbieramy na nowy motocykl, czy za tydzień jedziemy na tor i tak dalej, więc ogólnie sprawia to, że jesteśmy dużo szczęśliwszymi osobami. Właśnie te pasje powodują, że jesteśmy podjarani i na przykład to, wydaje mi się, był najważniejszy czynnik w przekonaniu mojej narzeczonej do akceptacji mojej pasji, bo po prostu widziała, jak bardzo jestem szczęśliwy, no, jak poprawia mi to humor. W ciągu tygodnia bardzo ciężko pracuję, więc generalnie motocykle pomagają mi w po prostu odstresowaniu się. Dzięki temu też jestem bardziej znośny, mniej się będę kłócił z moją narzeczoną o jakieś pierdoły, bo po prostu będę większość czasu chodził z bananem na twarzy. I to jest chyba ważne, bo tak ogólnie w takim życiu, no, łatwo jest popaść w taką monotonię i rutynę i wtedy właśnie myślę, że takie pasje mogą być wybawieniem. Motocykle są właśnie fajnym tego przykładem, bo
No samo takie przejechanie się gdzieś, nawet teraz jak jest 11 stopni, trochę pizga, to i tak kurde mam niesamowitą frajdę, że sobie zrobię te 20 km. Myślę wtedy tylko i wyłącznie o drodze, często sobie odpalam muzyczkę. No i to powoduje, że wracam do domu i jestem po prostu uśmiechnięty, więc jest spoko. Myślę, że też fajnym argumentem byłoby powiedzenie waszym bliskim, że na przykład będziecie jeździć, no nie wiem, ze swoją dziewczyną narzeczoną gdzieś w trasy wspólne, czyli będziecie wspólnie uprawiać turystykę motocyklową. Jeśli wasza dziewczyna lubi podróże, no to myślę, że to będzie dość fajny powód do tego, żeby to zaakceptowała. Ja osobiście nie jeżdżę z moją narzeczoną na motocyklu, mimo że mam podnóżki zamontowane dla pasażera, ale to bardziej dlatego, że ona nie jest jakoś zupełnie podekscytowana, nie wiem, no tym takim wiatrem we włosach i całą tą otoczką wokół motocyklową. To nie jest za bardzo jej bajka, ona woli jechać wygodnie w samochodzie, a no ja też nie chcę jej jakoś tam dodatkowo narażać, bo no to już mówiłem, albo jeszcze raz, motocykle są niebezpieczne. Dla mojej narzeczonej to nie był jakiś tam argument. Może jeśli wasza dziewczyna, narzeczona, żona jest podekscytowana na myśl, że mogłaby właśnie wtulona w was przemierzać Polskę czy Europę, no to kurde, warto jest rzucić taką propozycję. No i co? No i to chyba tyle. Ja zaraz pewnie do tego zalewu zajadę. Zatrzymam się na sekundkę. Czaję, jak wygląda zalew w czasie takiej późnej jesieni czy zimy. Odpocznę i ocieplę się, bo trochę mi łapy zmarzły. Zaraz mi zdrętwieją. A potem wrócę do domku i będę uśmiechnięty od ucha do ucha, bo no sobie trochę pośmigałem. Myślę, że jeszcze przynajmniej jeden materiał nagram w tym roku kalendarzowym, bo będę musiał odstawić motocykl do warsztatu, bo tam mam drobne problemy z lagami. A potem co, nowy rok i będziemy szukali na początku roku okienek pogodowych, więc jakaś tam ciągłość, myślę, zostanie zachowana, tylko może odstępy między filmikami będą odrobinkę dłuższe. No i co, no i to chyba tyle w tym temacie. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to was gorąco do tego zachęcam. Jeśli podoba wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, to zwiększa jakoś tam moje zasięgi, a dzięki temu mam więcej wyświetleń, co z kolei się przekłada, no, że mam trochę większą motywację do nagrywania filmików, bo jest większa grupa ludzi, której nie chcę zawieść, wiecie o co chodzi. No i do następnego razu, siema!